Magdalena poznała Adama w trakcie studiów. Był to czas, kiedy życie wydawało się pełne możliwości, a każdy dzień przynosił nowe wyzwania. Adam był ambitnym, pewnym siebie mężczyzną, który zawsze wiedział, czego chce. Magdalena, choć bardziej wrażliwa i nieco nieśmiała, ujęła go swoją naturalnością i ciepłem. Ich związek rozwijał się szybko, a po roku Adam zdecydował, że nadszedł czas, by przedstawić Magdalenę swojej rodzinie. Będzie dobrze, zobaczysz, powiedział Adam, trzymając ją za rękę, kiedy jechali do jego rodzinnego domu. Moja mama jest może trochę surowa, ale to naprawdę dobra kobieta. Na pewno cię polubi. Magdalena przytaknęła, choć w głębi duszy czuła się nieswojo. Była świadoma, jak ważna dla Adama była jego matka. Teresa wychowywała go samotnie, co dodatkowo zacieśniło więź między nimi. Magdalena wiedziała, że jeśli nie zdobędzie jej aprobaty, może to wpłynąć na ich relacje. Pierwsze spotkanie z Teresą przebiegło poprawnie, choć chłodno. Teresa powitała ich w drzwiach, ubrana w elegancką sukienkę z nienaganną fryzurą. Jej spojrzenie było badawcze, a uśmiech delikatny, ale wyraźnie wymuszony. Witaj, Magdo, powiedziała, patrząc na nią uważnie. Cieszę się, że w końcu cię poznaję. Obiad, który Teresa przygotowała, był wystawny, a każdy szczegół dopracowany. Magdalena zauważyła, że Teresa cały czas mówiła o Adamie, o jego sukcesach w szkole, w pracy, o tym, jak dbał o nią, gdy była chora. Magdalena próbowała włączyć się do rozmowy, ale Teresa zbywała jej uwagi krótkimi odpowiedziami, szybko zmieniając temat. A czym ty się zajmujesz, Magdo? Zapytała w końcu, ale ton jej głosu był bardziej zaintrygowany niż zainteresowany. Magdalena opowiedziała o swojej pracy w agencji reklamowej, ale Teresa wydawała się niezbyt zachwycona. Reklama, to teraz takie modne. Mam nadzieję, że to coś stabilnego, skomentowała z lekkim uśmieszkiem. Magdalena poczuła ukłucie, ale starała się nie dać po sobie tego poznać. Wiedziała, że pierwsze spotkanie z rodzicami partnera bywa trudne i postanowiła dać Teresie szansę. Z czasem ich kontakty stały się bardziej regularne. Teresa zapraszała ich na obiady i spotkania rodzinne, ale za każdym razem Magdalena czuła, że coś jest nie tak. Choć Teresa była uprzejma, jej uwagi często brzmiały jak ukryte przytyki. Kiedy Magdalena przynosiła coś na wspólny obiad, Teresa zawsze znajdowała powód do krytyki. Bardzo ładne ciasto, powiedziała kiedyś, przyglądając się deserowi, który przyniosła Magdalena. Ale następnym razem może użyj mniej cukru. My tutaj wolimy zdrowe wypieki. Magdalena uśmiechała się grzecznie, ale w środku czuła narastającą frustrację. Adam, choć zauważał napięcie między kobietami, starał się unikać konfliktów. Daj spokój, kochanie, mówił. Moja mama po prostu taka jest. Nie przejmuj się. Magdalena próbowała, ale z każdym kolejnym spotkaniem było to coraz trudniejsze. Po ślubie relacje Magdaleny z Teresą zaczęły się wyraźnie zmieniać. Teresa, która wcześniej starała się zachować pozory sympatii, teraz coraz częściej pozwalała sobie na uwagi, które były już mniej subtelne. Magdalena zauważyła, że teściowa często ignorowała jej obecność, skupiając się wyłącznie na Adamie. Adam, jak ty w ogóle dajesz sobie radę z tym wszystkim? Pytała, patrząc na niego z troską. Mam nadzieję, że Magda cię odpowiednio wspiera. Magdalena, choć starała się nie reagować, czuła narastającą złość. Wiedziała, że Teresa celowo podważa jej kompetencje jako żony. Adam, jak zwykle, próbował rozładować sytuację, zmieniając temat, ale to tylko utwierdzało Teresę w przekonaniu, że może sobie pozwalać na więcej. Sytuacja pogorszyła się, gdy Magdalena i Adam ogłosili, że planują kupić mieszkanie. Teresa, która dotąd unikała angażowania się w ich życie, nagle zaczęła wyrażać swoje zdanie. A po co wam własne mieszkanie? Zapytała podczas jednej z wizyt. Tutaj, blisko mnie, byłoby wam łatwiej. Zawsze mogłabym wam pomóc. Mamo, chcemy być na swoim, odpowiedział Adam, próbując zachować spokój. Na swoim? Teresa uniosła brew. Ciekawe, jak to wyjdzie, skoro Magda nie wygląda na osobę, która umie oszczędzać. Magdalena spojrzała na nią zaskoczona. Wiedziała, że Teresa jej nie lubi, ale nie spodziewała się tak otwartej krytyki. Z czasem Teresa zaczęła wtrącać się w coraz więcej spraw. Kiedy Adam wracał późno z pracy, Teresa dzwoniła, pytając, czy Magdalena na pewno odpowiednio dba o jego potrzeby.
Podczas wspólnych spotkań rodzinnych robiła uwagi dotyczące jej wyglądu, pracy, a nawet sposobu, w jaki prowadziła dom. Nie masz dzieci, a i tak wydaje mi się, że jesteś zmęczona, powiedziała kiedyś Teresa z udawaną troską. Ciekawe, jak sobie poradzisz, kiedy naprawdę będziesz miała obowiązki. Magdalena coraz częściej unikała wizyt u teściowej, ale Adam, który nie chciał psuć relacji z matką, nalegał, by mimo wszystko starali się utrzymać kontakt. To tylko moja mama, tłumaczył. Nie bierz jej słów do siebie. Magdalena próbowała, ale każda kolejna wizyta stawała się dla niej coraz większym obciążeniem. Czuła, że Teresa nie tylko jej nie akceptuje, ale wręcz otwarcie nią gardzi. Wszystko zmieniło się jednak pewnego dnia, kiedy podczas noworocznego spotkania Teresa posunęła się o krok za daleko. Magdalena i Adam zdecydowali, że spędzą nowy rok w domu Teresy, mimo że ostatnie spotkania z teściową pozostawiły Magdalenę zmieszanymi uczuciami. Adam zapewniał ją, że Teresa była ostatnio bardziej zestresowana niż zwykle, co mogło tłumaczyć jej zachowanie. Magdalena, choć sceptyczna, postanowiła dać jej jeszcze jedną szansę. Wieczór zapowiadał się spokojnie. Teresa zadzwoniła wcześniej, aby upewnić się, że przyjdą punktualnie. Obiecała, że przygotuje wystawną kolację i zadba o świąteczną atmosferę. Magdalena, choć niechętna, włożyła elegancką sukienkę i zrobiła delikatny makijaż. Chciała pokazać, że potrafi zachować klasę, niezależnie od tego, co Teresa mogłaby powiedzieć. Kiedy dotarli do domu Teresy, Adam zadzwonił do drzwi. Chwilę później otworzyła je Teresa, ubrana w klasyczny granatowy kostium, który podkreślał jej elegancję. Na jej twarzy malował się uśmiech, który szybko zniknął, gdy spojrzała na Magdalenę. Witaj, synku. Teresa rzuciła się Adamowi na szyję, ignorując Magdalenę stojącą tuż za nim. Wejdź szybko, zimno na dworze. Adam odsunął się na bok, by przepuścić żonę, ale wtedy Teresa zablokowała drzwi swoim ciałem. Jej uśmiech zniknął, a ton głosu zmienił się na chłodny. Ty, synku, przechodź, a dla tej nie mam kawałka chleba, powiedziała, spoglądając na Magdalenę z wyrazem pogardy. Słowa te uderzyły Magdalenę jak grom z jasnego nieba. Przez chwilę stała osłupiała, nie mogąc uwierzyć w to, co usłyszała. Spodziewała się chłodnego przyjęcia, może nawet drobnych uwag, ale tak otwartego upokorzenia nigdy. Adam odwrócił się do matki zdezorientowany, jakby nie dosłyszał jej słów. Mamo, co ty mówisz? Zapytał, patrząc na nią z niedowierzaniem. Teresa wzruszyła ramionami, udając, że nie rozumie jego zdziwienia. Chyba mam prawo decydować, kogo zapraszam do swojego domu, odparła chłodno. Magdalena chyba wie, że nigdy nie była tu mile widziana. Magdalena poczuła, jak wzbiera w niej złość, ale jednocześnie coś w niej pękło. Spojrzała na Adama, oczekując, że stanie w jej obronie, ale on stał w milczeniu, z wyrazem zakłopotania na twarzy. Jego brak reakcji zabolał ją bardziej niż słowa Teresy. Adamie, naprawdę nie masz nic do powiedzenia? Zapytała cicho, ale jej głos drżał z emocji. Magda, proszę, nie rób sceny, odpowiedział, unikając jej spojrzenia. To święta, nie psujmy wieczoru. To był moment, w którym Magdalena zrozumiała, że nie może liczyć na wsparcie męża. Bez słowa odwróciła się na pięcie i ruszyła w stronę samochodu. Teresa patrzyła na nią z wyrazem triumfu na twarzy, a Adam nie próbował jej zatrzymać. Droga do domu była dla Magdaleny jednym wielkim chaosem myśli. W głowie ciągle rozbrzmiewały słowa Teresy, dla tej nie mam kawałka chleba. To nie były tylko słowa, to był symbol całego ich związku. Teresa od początku dawała jej do zrozumienia, że nie jest godna jej syna, a Adam nigdy nie potrafił się jej sprzeciwić. Kiedy Magdalena dotarła do ich mieszkania, usiadła na kanapie w ciemnym salonie, wpatrując się w przestrzeń. Z każdą minutą jej frustracja rosła, aż w końcu przerodziła się w zdecydowanie. Wiedziała, że nie może dalej tak żyć. W małżeństwie, gdzie mąż nie staje w jej obronie, a jego matka otwarcie nią gardzi. Zaczęła pakować swoje rzeczy. Do walizki wrzucała ubrania, kosmetyki, a także kilka ulubionych książek. Każdy ruch był pełen determinacji. Nie było w tym chaosu, tylko zimna kalkulacja. Magdalena wiedziała, że nie będzie już odwrotu. Kiedy Adam wrócił późnym wieczorem, zastał ją siedzącą przy drzwiach z walizką. Spojrzał na nią zdziwiony. Co ty robisz? Zapytał, podchodząc bliżej. Magdalena wstała, patrząc mu prosto w oczy.
Wyjeżdżam, oznajmiła spokojnie, choć w jej głosie czuć było ból. Nie mogę dłużej znosić upokorzeń od twojej matki. I nie mogę dłużej znosić twojego milczenia, kiedy mnie atakuje. Adam wyglądał na zaskoczonego, jakby nie wierzył, że Magdalena naprawdę to mówi. Magda, nie przesadzaj. Mama może przesadziła, ale przecież zawsze była dla nas ważna. To, co dzisiaj powiedziała, to tylko słowa. Nie możesz jej tak oceniać. Magdalena pokręciła głową, czując, jak łzy napływają jej do oczu. To nie tylko o dzisiejszy wieczór chodzi, Adamie. To o wszystko. O te lata, kiedy próbowałam zdobyć jej szacunek, a ona robiła wszystko, by mnie zniszczyć. I o to, że ty nigdy mnie nie broniłeś. Adam milczał, a jego milczenie mówiło więcej niż jakiekolwiek słowa. Magdalena spojrzała na niego po raz ostatni, a potem chwyciła walizkę i wyszła z mieszkania. Na ulicy wzięła głęboki oddech. Czuła się jednocześnie pusta i wolna. Wiedziała, że przed nią trudny czas, ale była pewna, że nie może dłużej pozwalać na takie traktowanie. Zdecydowała, że zacznie od nowa bez Adama i bez Teresy. Magdalena spędziła pierwszą noc po opuszczeniu mieszkania u swojej przyjaciółki, Karoliny, która od razu zaoferowała pomoc. Gdy tylko Karolina otworzyła drzwi, zrozumiała, że coś musiało się stać. Magda, co się dzieje? Zapytała zaniepokojona, widząc walizkę i zaczerwienione oczy przyjaciółki. Magdalena wzięła głęboki oddech i opowiedziała jej wszystko. Każde słowo było jak wyrzucanie ciężaru, który przez lata gromadził się w jej sercu. Karolina słuchała w milczeniu, a kiedy Magdalena skończyła, objęła ją mocno. Zrobiłaś dobrze, że odeszłaś, powiedziała Karolina stanowczo. Nikt nie zasługuje na takie traktowanie, a już na pewno nie ty. Następnego dnia Magdalena zaczęła planować swoje życie od nowa. Wiedziała, że nie będzie łatwo, ale czuła też, że uwolniła się od toksycznych relacji, które niszczyły jej poczucie własnej wartości. Postanowiła wynająć małe mieszkanie i skupić się na swojej pracy w agencji reklamowej. W ciągu kilku dni znalazła kawalerkę w spokojnej dzielnicy. Choć mieszkanie było niewielkie i skromnie urządzone, czuła się tam spokojnie i bezpiecznie. Każdy wieczór spędzała na urządzaniu swojego nowego domu, wieszała obrazy, układała książki i rozpakowywała walizki. To miejsce miało być jej nowym początkiem. Tymczasem Adam próbował nawiązać z nią kontakt. Wysyłał wiadomości, dzwonił, ale Magdalena ignorowała go. Wiedziała, że ich rozmowy skończą się na jego próbach tłumaczenia zachowania matki, a ona nie chciała już tego słuchać. Pewnego dnia Adam pojawił się pod jej nowym mieszkaniem. Magdalena, widząc go przez okno, poczuła mieszankę złości i smutku. Otworzyła drzwi, choć wiedziała, że rozmowa z nim nie będzie łatwa. Magda, proszę, wróć do domu, zaczął Adam, patrząc na nią błagalnie. Mama nie chciała cię urazić, to był impuls. Nie możesz tak po prostu odejść. Magdalena spojrzała na niego z chłodnym spokojem. Adamie, od lat pozwalałeś swojej matce mnie upokarzać. To nie był jeden impuls, to było tysiące małych ciosów, które przyjmowałam w milczeniu. A ty? Ty zawsze stałeś z boku i patrzyłeś. Nie widzisz, że ja już nie mam siły walczyć o coś, co powinno być naturalne? Adam zamilkł. Po raz pierwszy zobaczyła na jego twarzy coś, co wyglądało jak prawdziwe zrozumienie. Jednak dla Magdaleny było już za późno. Zamknęła drzwi, zostawiając go na klatce schodowej. Pierwsze tygodnie w nowym miejscu były trudne. Magdalena musiała przyzwyczaić się do samotności. Po latach wspólnego życia z Adamem cisza w mieszkaniu wydawała się przytłaczająca. Wieczorami siedziała na kanapie, wpatrując się w ściany, zastanawiając się, czy podjęła właściwą decyzję. Jednak z każdym dniem czuła, że wraca jej wewnętrzna siła. Rzuciła się w wir pracy, biorąc dodatkowe projekty i starając się rozwijać swoje umiejętności. Pracowała długo i ciężko, ale to dawało jej poczucie kontroli nad własnym życiem. Karolina była jej największym wsparciem. Zapraszała Magdalenę na wspólne kolacje, wyciągała ją na spacery i zachęcała do zapisania się na zajęcia jogi. Magdalena z początku była niechętna, ale szybko odkryła, że ruch pomaga jej radzić sobie z napięciem i negatywnymi emocjami. Jednak mimo wszystkich starań przeszłość wciąż do niej wracała. Teresa nie dawała jej spokoju. Kobieta rozpowiadała po rodzinie i znajomych, że to Magdalena była winna rozstaniu. Mówiła, że była leniwa,
nie dbała i nigdy nie zasługiwała na Adama. Magdalena usłyszała o tych plotkach od wspólnej znajomej, która zadzwoniła, by ją ostrzec. Magdo, Teresa naprawdę przesadza, powiedziała znajoma. Mówi wszystkim, że to ty zniszczyłaś jej rodzinę. Nie chcę się mieszać, ale myślę, że powinnaś coś z tym zrobić. Magdalena westchnęła. Wiedziała, że Teresa będzie próbowała zrobić wszystko, by ją zdyskredytować. Ale tym razem nie miała zamiaru się bronić. Nie chciała marnować energii na walkę z kimś, kto nigdy nie zaakceptuje jej jako człowieka. Zamiast tego postanowiła skupić się na sobie. Zaczęła planować małe podróże, które zawsze odkładała na później. Kupiła bilet na wycieczkę w góry i spędziła weekend na długich spacerach wśród natury. Ten czas pozwolił jej spojrzeć na swoje życie z nowej perspektywy. Wracając do domu, czuła się silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Po raz pierwszy od dawna miała poczucie, że kontroluje swoje życie. Wiedziała, że przed nią jeszcze wiele wyzwań, ale była gotowa stawić im czoła. Po powrocie z gór Magdalena poczuła, że nadszedł czas, by ostatecznie zamknąć rozdział związany z Adamem i jego rodziną. Przestała śledzić jego życie w mediach społecznościowych, nie odbierała jego telefonów i unikała miejsc, gdzie mogła go spotkać. Dla niej to była jedyna droga, by naprawdę rozpocząć nowe życie. Zdecydowała się także na zmianę w pracy, podjęła ryzyko i aplikowała na stanowisko menedżera projektów w innej agencji reklamowej. Choć początkowo wahała się, czy sobie poradzi, dostała pracę. Nowe obowiązki dały jej jeszcze więcej satysfakcji, ale też wymagały większego zaangażowania. Magdalena pracowała ciężko, często do późna, ale w końcu czuła, że robi coś wartościowego. Nowe miejsce pracy było pełne inspirujących ludzi, a jednym z nich był Kamil, starszy menedżer, który stał się dla niej mentorem. Kamil zauważył jej potencjał i często zapraszał ją na kawę, by omawiać pomysły na nowe kampanie. Masz talent, Magdo powiedział podczas jednego z ich spotkań. Jesteś kreatywna i ambitna. Nie pozwól, żeby ktoś podcinał ci skrzydła. Słowa Kamila dodały jej otuchy. Czuła, że w końcu ktoś ją docenia, bez oceniania jej przez pryzmat związku czy rodziny. Kamil stał się nie tylko mentorem, ale też przyjacielem, który potrafił wysłuchać i wesprzeć. Jednak nie wszystko było tak proste, jak mogłoby się wydawać. Teresa nie przestała próbować wpływać na jej życie. Pewnego dnia Magdalena odebrała list polecony wezwanie do sądu. Teresa domagała się zwrotu pieniędzy, które, jak twierdziła, Magdalena rzekomo pożyczyła od niej na organizację ślubu. Magdalena była zszokowana. Jak ona ma czelność robić coś takiego? Powiedziała Karolina, gdy tylko dowiedziała się o sytuacji. Przecież to kompletne kłamstwo. Magdalena wiedziała, że Teresa chce ją zastraszyć, ale nie zamierzała się poddawać. Wynajęła prawnika i przygotowała dokumenty potwierdzające, że wszystkie koszty ślubu pokryli wspólnie z Adamem. Teresa nie miała żadnych dowodów, a jej pozew został odrzucony. Dla Magdaleny to była kolejna lekcja, musiała nauczyć się stawiać granice i bronić swojego miejsca w świecie. Choć sprawa w sądzie była wygrana, pozostawiła po sobie ślad. Magdalena zrozumiała, że Teresa nie przestanie próbować ingerować w jej życie, dopóki nie znajdzie sposobu, by odciąć się od niej całkowicie. W tym celu postanowiła zmienić numer telefonu i ograniczyć kontakt z osobami, które mogły przekazywać informacje o jej życiu prywatnym. Adam, choć rzadziej próbował się z nią kontaktować, wciąż wysyłał sporadyczne wiadomości. Jedna z nich przyszła pewnego wieczoru, kiedy Magdalena wracała z pracy. Magda, mama jest chora. Proszę, pomyśl o tym, żeby się z nią pojednać. Wiadomość brzmiała bardziej jak żądanie niż prośba. Magdalena nie odpisała. Wiedziała, że Teresa próbowała manipulować sytuacją, jak robiła to wiele razy wcześniej. Zamiast wracać do dawnych problemów, skupiła się na budowaniu swojego nowego życia. W międzyczasie Magdalena zaczęła rozwijać nowe hobby, fotografię. Zawsze marzyła, żeby nauczyć się robić piękne zdjęcia, ale wcześniej brakowało jej czasu. Teraz, z nowym zapałem, zapisała się na kurs fotograficzny i zaczęła eksplorować swoje miasto z aparatem w ręku. Fotografowanie pozwoliło jej oderwać się od codzienności i spojrzeć na świat z innej perspektywy. Wkrótce jej prace zaczęły przyciągać uwagę, znajomi podziwiali zdjęcia, a jedna z jej koleżanek zaproponowała, by Magdalena wystawiła swoje fotografie w lokalnej galerii. To był dla niej ogromny krok naprzód i kolejny dowód na to,
że może osiągnąć wszystko, jeśli tylko uwierzy w siebie. Magdalena z każdym dniem stawała się coraz bardziej niezależna i pewna siebie. Jednak wiedziała, że Teresa i Adam to wciąż cień, który od czasu do czasu wraca, przypominając o przeszłości. Czy uda się jej całkowicie odciąć od tego, co było? Magdalena coraz bardziej rozwijała swoje życie zawodowe i pasje. Kurs fotografii okazał się strzałem w dziesiątkę. Jej zdjęcia, pełne emocji i wyjątkowego spojrzenia na otaczający świat, zaczęły zyskiwać popularność. Wystawa w lokalnej galerii była ogromnym sukcesem, przyszło wiele osób, w tym lokalni dziennikarze. Magdalena nie spodziewała się, że jej prace wzbudzą aż takie zainteresowanie. Podczas wernisażu podszedł do niej jeden z gości, przedstawiając się jako właściciel renomowanej galerii w centrum miasta. Pani zdjęcia są niezwykłe, powiedział z zachwytem. Chciałbym zaproponować pani współpracę. Może przygotujemy większą wystawę? Myślę, że znajdziemy na to budżet. Magdalena była w szoku. W przeciągu kilku miesięcy od opuszczenia toksycznego środowiska zaczęła odnosić sukcesy, o których wcześniej mogła tylko marzyć. Zgodziła się na współpracę, a w ciągu kolejnych tygodni jej prace zaczęły pojawiać się w prestiżowych miejscach. Zyskała nowe znajomości i coraz większe uznanie. Jednocześnie w pracy w agencji reklamowej szło jej coraz lepiej. Dzięki wsparciu Kamila i swojej determinacji zdobywała kolejne zlecenia, a klienci doceniali jej pomysły. Wkrótce awansowała na stanowisko kierownicze, co zapewniło jej większą stabilność finansową. Wieczory Magdalena spędzała w swoim mieszkaniu, które teraz wyglądało jak prawdziwy azyl, jasne, przytulne, pełne zdjęć i drobnych akcentów przypominających o jej pasji. Czuła, że w końcu odnalazła równowagę, choć czasami myśli o przeszłości wracały, przypominając jej, jak długa była droga do tego momentu. Pewnego dnia, wracając z pracy, Magdalena zauważyła znajomą sylwetkę pod swoim blokiem. Adam stał oparty o samochód, wyraźnie na nią czekając. Zaskoczona, przez chwilę zastanawiała się, czy powinna do niego podejść. Ostatecznie wzięła głęboki oddech i podeszła. Magda, proszę, porozmawiaj ze mną, zaczął Adam, zanim zdążyła cokolwiek powiedzieć. Wiem, że nie mam prawa cię prosić o cokolwiek, ale muszę to zrobić. Magdalena spojrzała na niego chłodno. Czego chcesz, Adamie? Myślałam, że wszystko już sobie wyjaśniliśmy. Adam spuścił wzrok, jakby szukał odpowiednich słów. Magda, przepraszam. Przepraszam za wszystko, co cię spotkało. Wiem, że zawiodłem cię jako mąż. Nie umiałem cię obronić, nie potrafiłem stanąć po twojej stronie. Magdalena przez chwilę milczała, zaskoczona jego słowami. W jego głosie słychać było szczerość, ale dla niej było już za późno na takie rozmowy. Adamie, doceniam twoje przeprosiny, ale to nic nie zmienia. Nie chcę wracać do przeszłości. Teraz mam swoje życie i nie ma w nim miejsca na ciebie ani twoją matkę. Adam próbował ją przekonać, opowiadając o tym, jak bardzo zmieniło go jej odejście. Mówił, że zerwał kontakt z matką i zrozumiał, jak toksyczny był jej wpływ na ich związek. Magdalena słuchała w milczeniu, ale jej decyzja była już podjęta. Życzę ci wszystkiego dobrego, Adamie, powiedziała w końcu. Ale ja już nie chcę tego wszystkiego od nowa. Z tymi słowami odwróciła się i weszła do swojego mieszkania, zamykając za sobą drzwi. Czuła ulgę. To spotkanie było dla niej jak ostateczne zamknięcie przeszłości. Wiedziała, że podjęła właściwą decyzję. Kilka tygodni później Magdalena dowiedziała się od wspólnych znajomych, że Teresa przechodzi trudny okres. Jej manipulacje i intrygi zaczęły wychodzić na jaw, a wielu członków rodziny odwróciło się od niej. Okazało się, że Teresa próbowała również kontrolować życie innych swoich bliskich, co doprowadziło do licznych konfliktów. Magdalena nie czuła jednak satysfakcji. Nie życzyła Teresie źle, ale też nie miała zamiaru angażować się w jej problemy. Dla niej Teresa była zamkniętym rozdziałem, kimś, kto już nie miał wpływu na jej życie. W międzyczasie Adam wyjechał do innego miasta. Być może próbował zacząć nowe życie, z dala od toksycznej relacji z matką. Magdalena miała nadzieję, że i on znajdzie spokój, którego tak bardzo potrzebował. Rok od tamtego pamiętnego noworocznego wieczoru Magdalena spojrzała na swoje życie z dumą. Była niezależna, szczęśliwa i spełniona. Miała grono bliskich przyjaciół, rozwijającą się karierę i pasję, która dawała jej radość każdego dnia.
Pewnego wieczoru, siedząc w swoim ulubionym fotelu, przeglądała zdjęcia z ostatnich miesięcy. Uśmiechnęła się, widząc, jak wiele się zmieniło. Każde zdjęcie było dla niej przypomnieniem, że warto walczyć o siebie i swoje marzenia. Telefon zadzwonił. To była Karolina, która zaprosiła ją na wspólny wyjazd w góry. Magda, zasłużyłaś na chwilę relaksu. Jedźmy razem, powiedziała z entuzjazmem. Magdalena zgodziła się bez wahania. W końcu nauczyła się czerpać radość z życia, nie oglądając się za siebie. To był dla niej prawdziwy początek nowego rozdziału życia, w którym była wolna od toksycznych relacji i mogła w pełni być sobą.